Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na konferencji inauguracyjnej kampanii do Europarlamentu profesora posła Krzysztofa Szczuckiego. Kampania dopiero się zaczyna, nabiera rozpędu. Wybory do Europarlamentu już 9 czerwca. Krzysztof Szczucki startuje z miejsca numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Warto powiedzieć, że te wybory będą dla Grudziądza także bardzo ważne. Mamy świadomość, że jesteśmy w takim ciągu wyborczym, takim maratonie kampanijnym i pewnie wszyscy są już zmęczeni tą polityką, którą spotykamy właściwie na co dzień, każdego dnia. Ale warto jeszcze raz na te wybory pójść, bo one naprawdę są istotne. Ja powiem tylko jedną rzecz, żeby nie przeciągać, oddać głos Krzysztofowi Szczuckiemu. Grudziądz pierwszy raz ma szansę na europosła z naszego miasta. Bo to jest istotne, żeby zabezpieczać swoje interesy także w Brukseli, także w Strasburgu. Krzysztof Szczucki co prawda nie urodził się w Grudziądzu, ale bardzo intensywnie od dłuższego czasu w Grudziądzu działa i można powiedzieć, że jako poseł traktuje Grudziądz jako swoje macierzyste miasto i wiele dlatego Grudziądza już dla naszego Grudziądza w krótkim czasie zrobił. Jestem przekonany, że jako europoseł także wiele dobrego dla Grudziądza by uczynił i warto oddać głos. Numer 2, Krzysztof Szczucki, lista Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Tak, poczekamy chwilkę. Witam państwa serdecznie, dziękuję za przybycie, dziękuję też koleżance i kolegom radnym tutaj z Grudziądza, z Rady Miejskiej, zresztą ważnym dla was dniu, bo dzisiaj odbywa się sesja inauguracyjna Rady Miasta Grudziądza. Szanowni państwo, chciałem potwierdzić, ogłosić swój start do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, z miejsca drugiego. Jestem pierwszym kandydatem na tej liście, który jest posłem, wywodzi się z tej części naszego województwa kujawsko-pomorskiego, który jest związany z Grudziądzem, z Toruniem, z Włocławkiem, posługując się numeracją okręgów sejmowych z okręgiem numer 5, ale oczywiście do Parlamentu Europejskiego startuję chcąc reprezentować mieszkańców całego województwa kujawsko-pomorskiego. Te wybory już za 32 dni. To naprawdę bardzo mało czasu zostało do 9 czerwca, mało czasu, a bardzo dużo treści, którymi chciałbym się dzielić z mieszkańcami, z wyborcami, zachęcając wszystkich państwa do tego, żeby udać się 9 czerwca do głosowania, mimo że to kolejne już wybory i możecie państwo czuć się zmęczeni. Kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego, która zacznie się po tych wyborach, to może być w pewnym sensie kadencja przełomowa, która zdecyduje o kierunku Unii Europejskiej, jak ona będzie wyglądała po kolejnych 5 latach, po kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Czy będzie to taki duży, biurokratyczny moloch, który z perspektywy urzędników, z perspektywy brukselskiej centrali będzie chciał decydować szczegółowo o naszym życiu, o tym, jak mają być prowadzone gospodarstwa rolne, o tym, jak mają być uprawiane rośliny, hodowane zwierzęta, o tym, jakimi samochodami mamy jeździć, czy jak mają wyglądać nasze domy, mieszkania, czy też będzie to taka Unia Europejska, jaką wymarzył, jeszcze myśląc wtedy o wspólnotach europejskich, sobie Robert Schuman i inni założyciele tych wspólnot, które później przekształciły się w Unię Europejską, czyli taki organizm blisko współpracujących ze sobą, ale suwerennych, niepodległych, niezależnych państw, które współpracują blisko ze sobą po to, aby więcej w Europie nie było wojen, bo przecież pamiętamy, że wspólnoty europejskie powstały w latach 50. po to, żeby zapobiec kolejnym wojnom, takim jak II wojna światowa. No, przed takim dylematem dzisiaj stajemy i my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako drużyna biało-czerwona idziemy do Parlamentu Europejskiego, prosimy mieszkańców, wyborców, obywateli o poparcie po to, aby sprzeciwić się wprowadzeniu euro w Polsce, a ewidentnie takie zamiary ma większość rządząca. Z tym zresztą wiąże się też próba usunięcia z Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego po to, żeby udrożnić wprowadzenie euro w Polsce. Idziemy tam po to, żeby zatrzymać Zielony Ład, odrzucić
pakt migracyjny, myślę, że także bardzo ważny to jest z perspektywy mieszkańców takich miast jak Grudziądz, żebyśmy mogli decydować o tym, kto w takich miastach mieszka, kto w nich przebywa, tak aby nadal, tak jak do tej pory, móc w swoich domach i na swoich ulicach czuć się bezpiecznie. Idziemy po to, żeby bronić polskiej wolności, żeby pilnować tego, aby Unia Europejska właśnie nie zmieniła, nie chciała doprowadzić do zmiany traktatów, do scentralizowania się, do stworzenia z siebie superpaństwa kosztem państw narodowych. Idziemy nam po to, żeby polskie interesy, polskie sprawy były priorytetowe w Unii Europejskiej, a konkretnie jako prawnik chcę zadbać tam o to, żeby prawo stanowione w Parlamencie Europejskim było zgodne z polską konstytucją, a nie tak jak do tej pory oczekiwano, żeby to polską konstytucję czy polski ustrój dostosowywać do tego, jak widzi go, czy jak chciałby go widzieć Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że w Parlamencie Europejskim trzeba dobrze przygotowanych prawników z doświadczeniem publicznym tutaj w Polsce, dlatego chciałbym, korzystając z tej okazji, prosić wszystkich Państwa o poparcie, a w toku kolejnych wydarzeń w tej kampanii wyborczej będę prezentował swoje postulaty, także mające strategiczne i szczególne znaczenie dla naszego regionu. Osman Złotowski to bardzo silne nazwisko, bardzo pracowity europoseł. Wielokrotnie o tym mówiono w naszym okręgu i dlatego ja chciałam zapytać, jak będzie wyglądała pana posła kampania, żeby pokonać te silne nazwisko. Znaczy, moja kampania będzie polegała, w zasadzie będzie kontynuacją przede wszystkim mojej dotychczasowej działalności, czyli takiego dużego zaangażowania w polskie sprawy, obrona praworządności, obrona instytucji państwowych, przekonywanie Polaków do tego, jak powinna wyglądać Unia Europejska w przyszłości, spotkania z mieszkańcami. Także mam zamiar zaprosić, zresztą niebawem w Grudziądzu, myślę, że już mogę to, Szanowni Państwo, ogłosić, odpowiadając na Panie redaktor, pytanie. W przyszłym tygodniu w Grudziądzu we wtorek 14 maja, dokładnie za tydzień o godzinie 16 będziemy zapraszać mieszkańców na spotkanie moje i Marka Jakubiaka, gdzie będziemy razem dyskutować o tym, jak widzimy Europę. Będą także kolejni goście, oczywiście także kanały internetowe, wszelkie możliwe sposoby na dotarcie z moim pomysłem i też na przedstawienie siebie jako tego dobrego kandydata, który startuje do Parlamentu Europejskiego. To nie należy, oczywiście zawsze jest tak w naszej ordynacji wyborczej, że rywalizują ze sobą kandydaci też w ramach listy, ale ja postrzegam przede wszystkim tę kampanię wyborczą jako rywalizację z koalicją rządzącą, czyli z Koalicją Obywatelską, z Trzecią Drogą, z tymi ludźmi, którzy w moim przekonaniu reprezentują złą wizję Unii Europejskiej i nie zadbają właściwie o polskie interesy tam w Brukseli. No właśnie, patrząc na Trzecią Drogę, to ta liczba mandatów w Europarlamencie może się zmniejszyć, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj jest ich 27. Jak właśnie ta liczba mandatów byłaby dla Was satysfakcjonująca? Bo wiadomo, że tutaj jest walka o każdy mandat. To są, Panie redaktor, zawsze trudne wybory, zwłaszcza dla naszego środowiska politycznego. To trzeba uczciwie powiedzieć. Ale pokazaliśmy, że potrafimy te wybory wygrywać. Poprzednio w 2019 roku to był wielki sukces. Zdaje się 45%, 27 mandatów. Nie chcę prognozować ile. Walczymy o to i zależy nam na tym, żeby te wybory wygrać, czyli żeby zająć pierwsze miejsce na podium, a oczywiście od wielu czynników, też od frekwencji, od głosów w poszczególnych okręgach. To jest trudna ordynacja wyborcza. Mandaty nie są przypisane na stałe do poszczególnych okręgów wyborczych. One są rozdzielane centralnie. Będzie od tego zależało. Ale najważniejsze dla nas jest ostatnie wybory samorządowe. Tak, najważniejsze jest dla nas to, żeby po raz 10 z rzędu wygrać wybory, czyli powtórzyć zwycięstwo z wyborów samorządowych, teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zakładamy, że ta liczba mandatów może być mniejsza ten raz. No patrzymy też na listę, ona silna. Tak. Silna drużyna, kto się na niej znalazł, kto pociągnie do zwycięstwa. Ostatnie miejsce, minister Schreiber. Tak, jeżeli chodzi o nasze tutaj województwo, nasz okręg wyborczy numer 2, zresztą we wszystkich okręgach nasze listy są bardzo silne, ale tutaj już o numerze drugim mówiliśmy sporo, o pierwszym także wspomniała pani redaktor, są inni posłowie i z naszego okręgu jest na miejscu 10 pan minister Schreiber, zresztą po tamtej stronie jest jeszcze Paweł Szrot, jest Ewa Kozanecka, więc to jest naprawdę silna drużyna, która jest taka po to, żeby
każdy w swoim zakresie właśnie jak najszerzej docierał do mieszkańców z przekazem, a to oczywiście wyborcy później zdecydują, czy więcej krzyżyków postawią przy pierwszym, drugim. Ja oczywiście liczę na drugie miejsce, że z drugiego znajdę się na pierwszym, ale w gruncie rzeczy najważniejsze jest to, żeby wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I tak samo mamy silne drużyny w innych okręgach, jest wielu posłów, senatorów, osób znanych osobowości, które będą właśnie mieszkańców przekonywać do głosowania na nas. Właśnie trzeba przekonywać do głosowania, bo ta frekwencja to jest najważniejsze, panie redaktorze, była bardzo słaba, bardzo niska. A obawiamy się, że biorąc pod uwagę to, że to są kolejne wybory, październik, kwiecień, teraz czerwiec, to ten poziom chęci pójścia na nie może być niższy, dlatego też oczywiście z tego miejsca apeluję do wszystkich państwa, żeby już dzisiaj 9 czerwca zaznaczyć sobie kółeczkiem w kalendarzu i wtedy pójść głosować, niezależnie od tego, na kogo ostatecznie państwo zagłosować będziecie chcieli, aczkolwiek zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość naturalnie.